Księga Joba, rozdział 30, część pierwsza. A teraz śmieją się ze mnie młodsi ode mnie wiekiem, których ojców nie chciałbym postawić przy psach mojej trzody. I cóż miałbym z siły ich rąk, gdy moc ich zniknęła wskutek niedostatku i srogiego głodu, że ogryzają suchy step i pełne grozy pustkowie, zrywają lebiodę z krzaków, a ich pożywieniem jest korzeń jałowca. Job zaczął znowu mówić o cierpieniach, których doznaje. Poprzednio mówił o szacunku, jaki go otaczał. Nawet ludzie starsi wiekiem i wyżsi rangą szanowali go. Teraz śmieją się z niego nawet młodzi, których można by nazwać wyrzutkami społeczeństwa. Job zna ich ojców i stwierdza, że nie zatrudniłby ich nawet przy psach, czyli przy pracach, które nie wymagają wielkiego rozumu. Poza siłą, ojcowie tych młodzieńców, którzy teraz śmieją się z Joba, nie mieli nic do zaoferowania, żadnych umiejętności, a siły też nie mieli, bo żyli w strasznej nędzy. Wypędza się ich ze społeczności ludzkiej, krzyczy się za nimi jak za złodziejem. Przebywają w parowach rzecznych dolin, w podziemnych jamach i skalnych jaskiniach, ryczą między krzakami i przykucają pod chrustem. Ludzie bezecni, nikczemnicy, których batem wypędzono z kraju. Ci ludzie, o których mówi Job, żyją w nędzy, bo na to zasługują. Społeczność ich wypędziła, uznała za złodziei, za ludzi nikczemnych. Dlatego przebywają w miejscach odludnych, nocują w jaskiniach albo pod krzakami, czy w jakichś innych miejscach dających choć minimalną ochronę. A teraz śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się ich pośmiewiskiem. Brzydzą się mną, trzymają się z dala ode mnie i ośmielają się pluć mi w twarz. Teraz ci ludzie zaczęli szydzić z Joba. Uznali, że jest jeszcze gorszy od nich, bo powodzi mu się jeszcze gorzej niż im i okazują mu swoją pogardę. Bo on rozluźnił mój powróz i upokorzył mnie. Dlatego dali wobec mnie upust swawoli. To zdanie można przetłumaczyć: rozluźnił moją cięciwę i włożył wędzidło w moje usta, czyli Bóg rozbroił Hioba i sprawił, że musi iść tam, gdzie iść nie chce. Bóg wystawił go na pastwę tych wyrzutków społeczeństwa i pozwolił dręczyć go. Z prawej strony powstaje banda wyrostków, nogi moje odtrącili i spychają mnie na zgubne ścieżki. Popsuli moją drogę, przyczyniają się do mojej nędzy, a nikt ich nie wstrzymuje. Job uskarża się na jakieś prześladowania ze strony wyrostków. To są właśnie pewnie ci młodsi wiekiem, którzy się z niego śmieją. Prawdopodobnie szuka jakichś sposobów, żeby się z nimi nie spotkać i w tym celu chodzi jakimiś ścieżkami, co do których spodziewa się, że ci jego prześladowcy nie będą nimi chodzić, a te ścieżki są niebezpieczne, zwłaszcza, że jest słaby i chory. Musi się kryć przed nimi, bo nikt nie powstrzyma tych jego prześladowców. Podchodzą jakby przez szeroki wyłom, walą wśród wrzawy. Porównuje tych wyrostków do oddziałów nieprzyjacielskich, wdzierających się do twierdzy przez wyłom w murze. Te słowa, które tutaj są przetłumaczone walą wśród wrzawy, można też przetłumaczyć pustoszą jak wody, czyli tych jego prześladowców musi być wielu. Opanowały mnie strachy. Moja godność jest rozwiana jak przez wiatr, jak obłok przeminęło moje szczęście. A teraz rozpływa się we mnie moja dusza. Zawładnęły mną dni utrapienia. Wskutek tych ciągłych prześladowań Job czuje się upokorzony, czuje się pozbawiony godności, boi się, a jego dusza rozpływa się, czyli płacze, już nie może wytrzymać tych utrapień. Oddajmy dziś Wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca wielbią go. On stworzył niebiosa.
utwierdził ziemi krąg. Utwierdził ziemi krąg. Jego łaska. Jego łaska. Na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Oddajmy dziś. Oddajmy dziś. Wiecznemu Bogu cześć. Wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca. Nasze serca. Wielbią Go. On stworzył niebiosa. On utwierdził ziemi krąg. Utwierdził ziemi krąg. Jego łaska.